Cześć, tu Rafał z RR Custom. Dostajemy od Was mnóstwo zapytań, jak zrobić sedana. Dzisiaj Wam to pokażemy. Mamy zwykłego Opelka, zwykłą Astrę, najzwyklejszą na świecie. Łukasz pokaże Wam, jak odkurczyć folię, jak ją wsadzić do tego autka. Łukasz, daj. Ok, pamiętajcie, że całą zabawę zaczynamy z czystą szybą. Jak widzicie, Łukasz wtarł zwykłe mydło, dzięki czemu folia nie będzie nam się kleiła do szyby. Następnie wycinamy szablon. Folia musi być delikatnie większa od szyby, którą będziemy przyciemniać. Obcinamy nadmiar folii, tak żeby nam to nie przeszkadzało przy obkurczaniu. Robimy tak zwaną literkę H, czyli moczymy szybę, tak jak duża literka H ma kształt poziomie w środku szyby i po bokach pionowo. Po wykonaniu literki H, nadmiar folii z góry i z dołu, zaczynamy obkurczać. Potrzebna jest do tego wysoka temperatura, raka lub rękawica, w zależności od tego, czym dysponujecie. Docinamy szablon po obkurczeniu dosłownie 2 mm za kropkami, które znajdują się wokół szyby. Jeżeli nam gdziekolwiek po obcięciu jeszcze wstaje folia, delikatnie ją dokurczamy. Do wymycia szyby najlepsze są piany. Możecie kupić nasz nowy produkt Blast Cleaner RR Customs, który jest stworzony typowo do przyciemniania szyb, do tego, aby szyba była czysta. Jeżeli są trudne dostępne miejsca, możecie użyć do tego specjalnego narzędzia skraber, natomiast przy prostych sedanach wystarczy ręką przemyć szybę. Gotowy wycięty szablon przenosimy na jakąkolwiek płaską powierzchnię, najlepiej szklaną, gdzie przyklei nam się folia. Następnie spryskujemy powierzchnię roztworem Thin Gel, tak aby folia nie przyklejała nam się do foliki ochronnej. I zwijamy w rolkę, która nam ułatwi montaż folii w środku. Spryskujemy szybę od środka roztworem Thin Gel. Rozwijamy folijkę w taki sposób, że folia ochronna zostaje nam od naszej strony, dzięki czemu możemy się jej łatwo pozbyć. Zostaje nam tylko sama folia przyciemniająca. Na koniec wyciskamy wodę. Im mocniej ją wyciśniecie, tym szybciej szyba Wam wyschnie. Efekt końcowy zobaczycie, przechodząc na zewnątrz pojazdu. Tak właśnie się to robi. Jeżeli chcesz się tego naprawdę nauczyć, zapraszamy Cię do nas na szkolenie, do RR Customs. Natomiast jeżeli wyniosłeś coś z tego filmiku, super. Ćwicz, ucz się, kupuj u nas materiały. Autofolie for you. Zapraszamy.